Czołem, Grzegorz. Czołem. Spotykamy się dzisiaj z Grześkiem Wysokiem. Dawno żeśmy nic nie nagrywali, żadnych filmów. Tutaj sytuacja nas, tutaj ciągle coś nas ciągle przeskakuje, ciągle coś nowego się dzieje. No, ludzie boją się wychodzić z domu, boją się mandatu. My tutaj kręcimy film oddaleni od siebie o 2 metry. O 2 metry. Przepisowo. Przepisowo. Nie mamy gdzie się schować, żeby to zrobić jakoś tutaj fajniej. Grzegorz, chciałem się ciebie spytać, co sądzisz o tym wszystkim, co się teraz dzieje z tą pandemią, czy pandemią koronawirusa? Co ty, Grzegorz, o tym sądzisz? O tym wszystkim i o tych zarządzeniach, no, twoim zdaniem? Trudno mi powiedzieć na ten temat, bo nie jestem Marianem Kowalskim, który zna się na wszystkim i na każdy temat potrafi coś mądrego lub głupiego powiedzieć. Ja tutaj się nie będę silił na mądrość. No, jestem skazany na bezczynność. Moim zdaniem chyba niedobrze się stało, bo niektóre kraje, na przykład Szwecja czy Białoruś sąsiedzka, no nie wprowadziła takich obostrzeń. Tam wszystko mniej więcej normalnie funkcjonuje. Wyszli z założenia takiego, że dokładnie, co się nie zabije, to nie wzmocni. No, że po prostu ten wirus, no, część osób dla niego może być podatna, część nie. Jak widzimy z tych statystyk, które nam codziennie przedstawiają, no to głównie chorują ludzie starzy i ludzie osłabieni, bądź mający jakieś tam choroby inne. I dla nich ten wirus jest groźny i niektórzy nawet umierają. No ale porównując tę skalę tej epidemii, nawet zakładając, że te dane, którymi nas szprycują, są prawdziwe, no to ona jest bardzo niewielka. No, porównując to chociażby z panującą po I wojnie światowej grypą hiszpanką, gdzie zmarło, jak się ocenia, od 50 do 100 milionów osób, no to ta śmiertelność jest niezwykle... 100, to jeszcze w Azji, tak? Tak, 50 do 100, takie są szacunki. No, minimum 50 milionów tak. Ludzi. No to co w ogóle, to co z czym mamy do czynienia, no to jest śmiech na sali. No, porównując to z innymi epidemiami cholery, która była w XIX wieku, jeszcze w XX wieku, ospy, nie mówiąc o dżumie, która jedną gruźlicy, bo się okazuje, że tutaj z Ukrainy nam przywożą gruźlice i nie są... Ukraińcy na granicy w ogóle sobie sprawdzają. No na gruźlicę to jesteśmy wszyscy zaszczepieni, bo przecież szczepienia przeciw gruźlicze są ciekawe, małym dzieciom po prostu. Podejrzewam, że na Ukrainie też są szczepieni, jakoś chorują, że to jest ciekawe. No nie wiem, gruźlica... Może gruźlica, z którą już wydawało się, że sobie poradzono, może odżywa. Ja nawet takie tam słyszałem teorie, że na skutek właśnie tego ocieplenia klimatu i topnienia lodowców, czytałem, nie wiem, czy to jest prawda, różne właśnie choroby uznane za przezwyciężone, jak ospa na przykład, która została w 100% podobno wyeliminowana i znowu może się pojawić. Ale przepraszam, Grzegorz, czy czasem powinniśmy ugryźć się w język, bo podpowiadasz tym różnym pseudoredaktorom i tym łysenkowcom, pseudonaukowcom, że będą teraz mogli sobie tutaj z innego klucza śpiewać, mianowicie, no to będą mogli, że ten koronawirus wynika z ocieplenia klimatu właśnie, Grzegorz. To ja nic nie podpowiadam, tylko ja to sam przeczytałem, to, co oni tam wymyślą, to ja już nic nie poradzę, no to ja tylko się mogę tylko podporządkowywać tym niedogodnościom, które ten stan, z jakim mamy do czynienia, niesie, no i tyle. No ale ponoć, że już 100 osób umarło, no ja się pochylam w głębokim szacunku nad tymi śmierciami, chociaż to
tak naprawdę nie wiadomo, czy to one umarły na koronawirusa, bo z tego co słyszałem. Nie, no przeważnie to są współistniejące choroby. No właśnie, czyli jak jakaś znajdą choroba koronawirusa, to zaraz to wszystko płuc, jest na koronawirusa. Inne i przede wszystkim ludzie no niestety wiekowi umierają, bo jak słyszę, no 87, 92 tak. lata. 76, to nie jest młodzież, chociaż zdarzają się, podobno się zdarzają i przypadki wśród ludzi młodych. No to ludzie też młodzi umierają. Ale młodzi ludzie też, no w każdym razie w porównaniu z statystycznie z innymi chorobami powodującymi śmierć, no to nie jest to duży problem, natomiast jest to wielki problem polityczny i nade wszystko gospodarczy, bo w tej chwili społeczny. W tej chwili to no właściwie cały świat został wyłączony, sparaliżowany. Ustały kontakty międzyludzkie, nie tylko na szczeblu międzypaństwowym, ale nawet na szczeblu rodzinnym. Cały nasze usługi właściwie leżą i nie wiadomo jak długo to jeszcze potrwa, no bo koszty Ale mówią, że potrwa prawdopodobnie do maja, nawet czerwca, czyli potrwa. Czyli oni mają tutaj rozkaz trzymać ludność na takim kurze bez dechu aż do czerwca, czy nawet do końca czerwca. Nie wiemy, jak długo to potrwa i to jest najbardziej przerażające, że może to trwać bardzo długo, może to być jakaś przerwa później, może znowu być ogłoszone na jesieni. No, najróżniejsze są rzeczy, mówię, roi się od różnego rodzaju fake newsów, tutaj też takie się pojawiają informacje, że to ten koronawirus to jest właściwie tylko taki wstęp, a grozi nam jakaś nowa, jeszcze zupełnie nieznana epidemia. Ja takie też głosy się pojawiają. No, w dobie, kiedy jest strach, no to rodzi się i plotka i są różni ludzie, którzy na tym żerują, na przykład sekty, no tutaj szczególnie no, sekta z Lublina, sekta Pawła H. się bardzo uaktywniła, nawet widziałem ostatnio film, gdzie on tam się wyraźnie cieszył, że ta epidemia jest, no bo to będzie napędza mu członków, wskazuje. No jeszcze pastor Chojecki mówił, że tutaj wasz kościół zabronił wam święcić. No wam, tak, no i no, to pisanek, tutaj no, to, to nam, no, wasi biskupi. To tutaj jest radocha szczególna, że może atakować również Kościół katolicki. No, ty również. Co zresztą robi z upodobaniem właściwie jego główna, że tak powiem, pożywka, to jest atakowanie Kościoła katolickiego, nic innego tam. Ale Grzegorz, tak jeszcze, tak ci przerwę Grzegorz. Przecież tak się epatuje tymi ludźmi zmarłymi, ale przecież w każdej chwili, w każdej sekundzie, nawet może powiedzieć, jakiś człowiek umiera i jakiś człowiek rodzi. Następuje Grzegorz wymiana pokoleń. No tak. To jest normalna rzecz. No ale tutaj nienormalność polega na tym, że jest to no, niezbadana jakiś wirus, na którego nie ma antidotum i stąd ta panika. No ale mówię, nie wiem, nie jestem epidemiologiem, nie jestem lekarzem, nie będę tutaj się wymączał, no, ostrożność na pewno nie zawadzi. Ale Grzegorz, połowa epidemiologów mówi tak jak chcą nasze niby tutaj wiesz władze, żeby mówili, straszą nas. Nie, no ale pytanie. A połowa znowu, czy połowa, nie wiem ile, część mówi tak, że to jest straszny, że to jest straszny wirus, a połowa nie. No ale przyjmując. To już powinno nas skłonić do jakiejś refleksji. No to refleksje. Że to nie jest pewne. Takie rzeczy mi się nasuwają. Pierwsze, że taka, że jeżeli ten wirus nie jest groźny, no to mamy do czynienia z wariatami, którzy sparaliżowali świat w imię swoich jakichś tam urojeń. Druga koncepcja jest taka, że wirus w ogóle nie ma, jest to jakiś spisek mający na celu, nie wiem, wykończenie gospodarki, czy też przejęcie gospodarki przez silnych, bo wiadomo, że w chwilach kryzysu, no to gdy ten kryzys się tam skończy, no to na placu boju zostają najsilniejsze podmioty, które będą w stanie przetrwać, no i a padną małe i średnie przedsiębiorstwa i będzie można za bezcen je przejąć, wykupić. No i taka. No to wydaje mi się, tutaj ktoś piecze wiele pieczeni na jednym ogniu.
No, to, że skutkiem tego mogą być te ograniczenia swobód obywatelskich, no to, z którymi mamy tutaj do czynienia w związku właśnie z tym, że jest ta epidemia, no to może być przecież przedłużone. No ale mówię, trudno mi jest naprawdę nie chcę coś powiedzieć na ten temat. Znaczy to wiadomo, że nie możemy czegoś powiedzieć na 100%, ale możemy po tym, co się dzieje, możemy pewne rzeczy się domyślać, bo po prostu jesteśmy zaskakiwani ciągle jakimiś nowymi wydarzeniami. Jeszcze może powiedzieć, 2 miesiące temu, 3, jakby ktoś mi powiedział, że do takiego czegoś dojdzie, to ja bym w to nie uwierzył. Chociaż w dawnych czasach już próbowali nas tutaj straszyć świńską grypą, ptasią grypą, ale jakoś tak... No ale nigdy... to było zupełnie inaczej było to. Podejmowano takich działań na skalę światową, żeby nas straszyć. Wyłączać, powiedzmy, gospodarkę zupełnie. No, no tak. No, ktoś nacisnął przycisk i nawet z początku z państwa, które nie wierzyły w to, jak Niemcy czy Hiszpania, musiały się nagiąć. Przede wszystkim Anglia, bo Anglia, Wielka Brytania w jakiś tam czas przyjęła taką koncepcję, że nie będą nic zamykać. Po prostu... Ale ktoś jakiś starszy, mądrzejszy ich ochrzanił, że mają tak samo reagować jak wszyscy. A w tej chwili tylko... Z wyjątkiem Szwecji. Szwecja. Znaczy jeżeli chodzi o Białoruś. Jeszcze idzie tą drogą i Białoruś. O Białoruś to można by powiedzieć, to niektórzy mędrcy by powiedzieli, bo tam jest ciemnota. No i wariat rządzi. Teraz. I wariat rządzi, a jeszcze inni może by powiedzieli, że tam są tak szczelne granice, że ten wirus nie może przejść. Ale no już Szwecja, no to już jest członek Unii Europejskiej, to tak już tutaj popadają w taki kurs... No Szwecja bardzo, bardzo no, lewacka. No, lewacka. No, to jest dziwne. No ale to mnie niezależnie od tego, jakie tam środki oni podejmą u siebie, to i tak ich gospodarka też straci, no bo to nie tylko... Szwedzka? Tak. No to, czy nie, no straci na tym... Na wymianie, no przecież to na wymianie, bo te państwa europejskie będą jakiś czas leżeć, no. Będą próbowały dojść, pozbierać się po tym wszystkim. A jak ty, Grzegorz, mówisz, to jeszcze może być wznowienie tego wszystkiego na jesieni prawdopodobnie będzie. No nie wiem, ja nie będę się w proroka bawił, bo tego jest Chojecki i on tutaj prorokuje. Poza tym zbiera podpisy pod petycją do prezydenta Trumpa, aby ten ukarał Chiny, które jego zdaniem są tutaj specjalnie wyhodowały tego wirusa i zaraziły cały świat. No i w tej chwili beneficjentem tego mają być według jego teorii Chiny, a świat ma cierpieć na taką. No to Grzegorz może doktryna na razie zakończmy tą dyskusję. No, pusto jest tutaj. Pusto jest straszliwie tutaj dookoła. No nie wiem, mam nadzieję, że spotkamy się, wystarczy trochę czasu. No Wielkanoc się zbliża, więc życzymy wszystkim radosnych i zdrowych świąt. Zdrowych. Wielkiej Nocy. Ukroimy szyneczkę, namoczymy chrzanie. Jak dobrze, żeś zmartwychwstał. To dobrze, żeś nam zmartwychwstał, Panie. Chryste, Panie. Tak jest. Dziękujemy na razie.